Cześć, nazywam się Robert Marchel i dzisiaj powiem Ci o tym, jak tresować ludzi. I to dokładnie tymi samymi metodami, jakimi używa się do tresowania psów lub koni. Wiem, że temat z pozoru może wydawać się bardzo kontrowersyjny, ale czy rzeczywiście tak jest? Przecież moi drodzy, i tak na co dzień próbuję wpływać na swoich znajomych, na swoją rodzinę, na swojego chłopaka czy dziewczynę. Tylko zazwyczaj robimy to w bardzo brutalny sposób i przy okazji psujemy swoje relacje, a do tego oczywiście jesteśmy nieskuteczni, bo ludzie nie wiedzą, jak sami siebie motywować, a co dopiero, jak motywować innych ludzi. Na tym nagraniu powiem Ci, jak motywować innych ludzi do różnego rodzaju zachowań w całkowicie pozytywny sposób. Te powszechne metody, którymi ludzie najczęściej próbują zachęcić czy zmusić kogoś do określonego zachowania, niestety działają motywująco tylko na sferę świadomości. Natomiast podświadomie wręcz przeciwnie demotywują. Techniki, które Ci przedstawię za chwilę, działają przede wszystkim pozytywnie na podświadomość, na świadomość też, ale nie zawsze, nie w każdym przypadku, wręcz przedostają się do tej świadomości i dlatego są bardzo skuteczne. Na początku ustalmy jeden bardzo ważny fakt. Metoda karania i nagradzania nie działa motywująco na dłuższą metę, a już na pewno nie działa, jeżeli masz do czynienia z Twoimi bliskimi albo z jakąkolwiek osobą, na której relacji Ci zależy, bo to niestety niszczy relacje, zwłaszcza karanie. Zobaczmy właśnie, jak karanie działa nie tylko na relacje, ale na motywację. Wyobraź sobie, że chłopak wraca pijany z imprezy, dziewczyna widzi, jak bardzo się upił i na drugi dzień próbuje go za to ukarać, żeby oduczyć go takiego zachowania. I jak w praktyce to działa? Chłopak nie nauczy się przecież po takiej karze, jakakolwiek by ona nie była, że picie alkoholu jest złe, że to działa źle na jego zdrowie i nie powinien tego robić w przyszłości. Jedyne, czego się nauczy, to fakt, że nie może pić przy niej albo nie może pić, kiedy ona później dowie się, że pił, bo znowu będzie kara. To jest jedyna funkcja edukacyjna w tym przypadku. Więc ta motywacja jest bardzo płytka i tak rzeczywiście jest. Jeżeli ludzie są za coś karani, to prawdopodobnie będą unikali takiego zachowania, zwłaszcza jeżeli kara jest nieuchronna, ale tylko do momentu, kiedy jest jakieś ograniczenie. Kiedy to ograniczenie zniknie, na przykład kiedy rodzice zakazują dzieciom picia alkoholu, palenia papierosów albo czegokolwiek innego, wtedy automatycznie hulaj dusza, piekła nie ma i działa jeszcze dodatkowo psychologia zakazanego owocu, więc tym bardziej często ludzi ciągnie do takich rzeczy. Skoro coś jest zakazane, to jest pożądane. Oprócz tego, jeżeli kogoś karzemy, to dodatkowo cierpi relacja z tą osobą. Może pojawić się wrogość. Dlatego tego sposobu motywowania trzeba tym bardziej unikać, jeżeli masz jakieś bliskie relacje z osobą, którą chcesz do czegoś zmotywować. Ale nie wykluczam, że stosowanie kar czasami jest jedyną skuteczną metodą, żeby faktycznie czemuś większemu zapobiec. Dlatego nie odrzucam tego całkowicie. Po prostu są skuteczniejsze metody, o których zaraz powiem. Nagradzanie też nie działa, bo kiedy zaczynasz płacić albo nagradzać kogoś za coś, co on sam powinien chcieć robić, to zabijasz jego wewnętrzną motywację. On zaczyna robić to czysto interesownie tylko po to, żeby dostać jakąś nagrodę. A kiedy za jakiś czas ta nagroda zniknie, to zgadnij, co stanie się z jego motywacją. Również zniknie. Dlatego na dłuższą metę nagradzanie na przykład swoich dzieci za to, że dobrze się uczą, jest kiepskim pomysłem. Ale na szczęście jest inna metoda, która działa bardzo skutecznie. Jedną z najskuteczniejszych metod motywowania ludzi do określonego zachowania, czy też wręcz właśnie do tresowania ludzi, jest technika wzmocnienia. Na czym to dokładnie polega? Jest to delikatna nagroda, która nie jest wystarczająco duża, żeby ktoś robił daną czynność tylko dla tej nagrody, zastosowana bezpośrednio w momencie, kiedy to zachowanie następuje. Wtedy to też działa podświadomie. Jak to wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, że chcesz zmotywować swojego współlokatora, czy przyjaciela, czy chłopaka, czy dziewczynę, nieważne, do tego, żeby regularnie wynosił śmieci, bo do tej pory tego nie robi. Często te śmieci stoją po kilka dni, po tydzień nawet w innym miejscu, zaczyna z nich śmierdzieć, a on ich nie wynosi. Chociaż jest jego kolej, albo powiedzmy, to jest jego obowiązek przypisany konkretnie dla niego. Jak wykorzystać do tego celu technikę wzmocnień?
za każdym razem, kiedy twój współlokator wyniesie śmieci, nawet jeżeli było to po jakimś dużym opóźnieniu, nagródź go za ten czyn. Zrób to w bardzo delikatny czy symboliczny sposób, ale tak, żeby on poczuł twoją wdzięczność, poczuł, jak bardzo jesteś zadowolony. Możesz oczywiście użyć jakiegoś komplementu, jakiegoś dobrego słowa, możesz wręcz poklepać go po plecach, oczywiście bez przesady, żeby też nie poczuł tutaj jakiegoś wielkiego podstępu, ale daj mu po prostu znać, że robi coś dobrego i co ważne, zrób to bezpośrednio po tym, jak to zrobił, albo wręcz nawet w trakcie tej czynności, jeżeli w ogóle zabiera się za to. Na początku możesz nagradzać każdy przejaw, nawet chęci wyniesienia śmieci, nawet jeżeli dopiero zaczyna o tym mówić, nawet jeżeli wynosi je z opóźnieniem i rób tak za każdym razem, kiedy on coś takiego będzie robił. Po prostu pokaż mu, jak ważne to jest, jak bardzo wdzięczny jesteś, jak bardzo doceniasz to, co robi, kiedy faktycznie coś takiego się dzieje, jednocześnie nie dając mu aż takiej nagrody za to, żeby on robił to tylko dlatego. Oprócz tego, z czasem, kiedy on zobaczy, że tak fajnie i pozytywnie na to reagujesz i faktycznie zacznie to działać i zacznie częściej wnosić śmieci, ale czasami będzie mu się zdarzało opóźnienie, zacznij nagradzać tylko te momenty, w których regularnie zacznie wynosić te śmieci, a w momencie, kiedy będzie się opóźniał, już tego nie rób. Później podkreślaj, że jesteś zadowolony, jesteś wdzięczny, że coś takiego robi tylko wtedy, kiedy faktycznie wynosi te śmieci na czas. Przy czym oczywiście to nie może być, tak jak powiedziałem, przesadzone, nie może być sztuczne, zrób to krótko, w ciepły, życzliwy sposób, ale żeby nie wyglądało to jak jakaś wielka manipulacja. Mam nadzieję, że to już ma dla Ciebie sens i widzisz, że to faktycznie ma prawo zadziałać. Oczywiście warto to przetestować i zobaczyć, jak w praktyce będzie się to sprawdzało w jakimkolwiek innym zachowaniu. Ale zobacz, że bardzo często sprawa wzmocnień działają na niekorzyść innych ludzi. Na przykład bardzo często jestem przekonany o tym, są sytuacje, że kiedy ktoś faktycznie ma takiego współlokatora, który nie wynosi śmieci na czas, robi to bardzo nieregularnie, to kiedy w końcu wyniesie, zrobi coś, co powinien robić, to reakcja jest, no kuźwa, w końcu wyniósł na czas. Wreszcie ruszyłeś dupsko. Zobaczcie, reakcja jest negatywna. Zamiast pochwalić to zachowanie, ludzie skupiają się na tym, że tak dużo czasu minęło, próbują karać tę osobę za to właśnie, że tak długo z tym zwlekał. Jak myślisz, czy to faktycznie działa? Innym, bardzo częstym przykładem tego błędu jest narzekanie na przykład rodziców na to, że dziecko tak rzadko przyjeżdża do domu albo tak rzadko dzwoni. Kiedy w końcu to dziecko już rzeczywiście dzwoni do swojej matki czy ojca, to od razu przywitane jest narzekanie. To jest też wzmacnianie negatywne w momencie, kiedy ktoś robi pozytywną rzecz. Dokładnie tak to działa. Strzeż się tych błędów. Mam nadzieję, że dzięki temu będziesz już trochę bardziej świadomy, przynajmniej pod tym względem. Dokładnie tym samym mechanizmem, zupełnie nieświadomie, możesz nauczyć innych ludzi bardzo niepożądanego zachowania. Najprostszy przykład jest w przypadku dzieci. Jeżeli dziecko w sklepie zaczyna bardzo marudzić, krzyczeć czy wręcz wrzeszczeć, wymagając na rodzicach, żeby rodzic coś im kupił i on w końcu ulega, to jest to dla niego nagroda. On się uczy, że takie zachowanie przynosi mu korzyści. Podobnie, jeżeli na przykład partner ma ogromne pretensje, wzbudza poczucie winy, jak mogłeś właśnie pójść sobie do kolegów w momencie, kiedy ja tutaj siedzę sama w domu, a partner próbuje wynagrodzić takie zachowanie, pokazuje, jak bardzo winny się czuje i okazuje jeszcze więcej czułości i miłości partnerce, to zachowanie jego partnerki też będzie wzmocnione i w przyszłości będzie miało większe prawdopodobieństwo na to, że znowu się pojawi. Oczywiście nie można być obojętnym na takie zachowanie. Często trzeba skupić się na tym, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy. Na przykład, jeżeli dziecko chce, żeby ktoś mu kupił batona albo czekoladę, być może jest głodne. Albo jeżeli dziewczyna ma tak duże pretensje o to, że partner ją zaniedbuje, być może faktycznie czuje się niekochana i trzeba okazać jej więcej miłości. Oczywiście nad przyczynami tego zawsze trzeba się zastanowić, ale musisz uważać, żeby nieświadomie nie nagradzać negatywnych zachowań ludzi. Zatem jeżeli ktoś robi coś, co Ci się bardzo nie podoba i nie chcesz, żeby się tak zachowywał w przyszłości, to nie pokazuj, że takie działanie może przynieść mu jakieś rezultaty. Nie ulegaj osobom, które notorycznie proszą po kilkadziesiąt razy, bo jeżeli raz ulegniesz, to później znowu będą Ci zawracały
tyłek, mówiąc za przeproszeniem, bo wiedzą, że jeżeli zrobią to kilkadziesiąt razy, to prawdopodobnie znowu ulegniesz. Tak to właśnie działa. Co więcej, powinieneś użyć techniki wzmacniania za każdym razem, kiedy to negatywne zachowanie, którego nie lubisz, ustaje. Na przykład, kiedy dziecko w sklepie przestaje marudzić, nagle jest chwila ciszy, wzmocnij to zachowanie, pokaż mu, jak bardzo to doceniasz. Kiedy dziewczyna przestaje narzekać, kiedy twój kolega przestaje ci zawracać głowę, też wzmocnij to zachowanie w pozytywny sposób. To będzie uczyło ludzi, jak mają się zachowywać, żebyś ty czuł się dobrze i żeby mieli z tobą doskonałe relacje. Jeżeli natomiast chcesz, żeby ktoś przestał zachowywać się w jakiś określony sposób, możesz zastosować w tym celu wzmacnianie negatywne. Polega to niemal na tym samym, co pozytywne wzmacnianie jakiegoś zachowania, z tym, że tym razem twoja reakcja jest negatywna. Bardzo ważne jest, żeby takie wzmocnienie nastąpiło bezpośrednio po danym zachowaniu albo wręcz w trakcie danego zachowania. Bardzo ważne jest, żeby było na tyle małe i delikatne, żeby samo w sobie nie było żadną formą kary ani nie powstrzymywało danej osoby przed robieniem tego, a tym samym nie wprowadzało tam żadnej wrogości. No i właśnie to jest bardzo ważne, żebyś zawsze przy tym nie odtrącał tamtej osoby jako całej złej, tylko wyszczególniał dane zachowanie jako złe. Bo zawsze musisz być życzliwy, miły. Jeżeli tam pojawi się wrogość, jakakolwiek forma przymusu, to będziesz odpychał od siebie ludzi i bardzo często osiągniesz dokładnie odwrotny efekt. Dlatego na przykład, kiedy twoja dziewczyna za każdym razem rozrzuca swoją bieliznę i skarpetki po pokoju, a ty chcesz ją tego oduczyć, kiedy następnym razem będzie to robiła, powiedz: no tak, znowu zostawisz to w tym miejscu. Strasznie tracisz w moich oczach za każdym razem, kiedy to robisz. Przykład być może trochę absurdalny, ale mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Zobacz, wystarczy jedno zdanie. Tracisz w moich oczach, kiedy coś takiego robisz. To nie jest żadna kara, to nie jest spowodowanie jakiegokolwiek cierpienia. Pokazujesz swoją dezaprobatę do czegoś takiego, wzmacniasz tym samym za każdym razem negatywne zachowania, po czym, kiedy twoja dziewczyna pozbiera swoją bieliznę z podłogi, wzmocnij takie zachowanie i pokaż, jak bardzo to doceniasz. Dzięki temu wasza relacja cały czas będzie żywa, nie będzie tam najmniejszej wrogości, będzie w pełni przyjacielska i nawzajem pozytywnie będziecie się motywowali do jakichś zmian. Na koniec podam wam jeszcze taką awaryjną metodę do sprawienia, żeby te zachowania, które dopiero chcecie wzmocnić, wręcz zaczęły się pojawiać, jeżeli do tej pory pojawiały się stosunkowo rzadko. Możecie dać swoim znajomym, swojej rodzinie czy tym ludziom, których chcecie do czegoś zmotywować, taki darmowy bonus i jakieś nagrody. Na przykład okazać im dużo więcej ciepła czy życzliwości, żeby po prostu naprawić relacje między wami. Albo wręcz sami możecie zrobić coś, czego oczekujecie od tych ludzi. Na przykład sami bez zająknięcia, bez najmniejszej pretensji, z uśmiechem na ustach możecie wynieść śmieci, mimo tego, że chcecie nauczyć właśnie tego danej osoby, ale tylko raz, żeby dać przykład, a nie wynosić je za każdym razem, bo to może działać wręcz przeciwnie, albo sami pozmywać naczynia, sami zrobić cokolwiek, czego wymagacie od jakiegokolwiek człowieka. To jest właśnie pewnego rodzaju bonus, który naprawi wasze relacje i który sprawi, że motywacja danego człowieka, danej osoby do zrobienia tego, czego chcecie, żeby robił, może wzrosnąć. Na koniec jeszcze poruszę aspekt moralny tego całego tresowania, które mam nadzieję nie okazało się takie straszne, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać. Wiecie pewnie z innych moich filmów, że odradzam zmienianie na siłę swojego partnera, zmuszanie innych do tego, żeby stawali się kimś innym niż są w danym momencie. Ale zobaczcie, że kładę bardzo duży nacisk na zmuszanie. Jeżeli chcesz kogoś do czegoś zmotywować i wiesz, że to jest dla niego dobre i robisz to tymi metodami, to tam nie ma żadnego zmuszania. Owszem, to jest skuteczne. Możesz nauczyć ludzi robić jakieś określone rzeczy, ale zobaczcie, że tam nie ma jakiejkolwiek siły, nie ma tam żadnej wrogości. Jest przeciwnie, bardzo duży nacisk w tych wszystkich metodach stawiam na przede wszystkim dbanie o relacje. Mam nadzieję, że to wideo było dla ciebie wartościowe, że wykorzystasz tą wiedzę w praktyce i w takim minimalnym stopniu przynajmniej nie będziesz wzmacniał negatywnych zachowań innych ludzi,
a być może też nauczysz się motywować innych też w pełen pozytywny sposób. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, to proszę Cię także, żebyś podzielił się z tym swoimi znajomymi. Czy publikując to wideo na swoim Facebooku, czy wysyłając link do tego wideo chociażby tylko jednej osobie. Jeżeli będziemy szerzyli taką wiedzę, to nasze społeczeństwo zacznie stawać się coraz bardziej świadome. Będziemy się mniej zmuszali, bardziej w pozytywny sposób motywowali. I myślę, że o to właśnie chodzi, wszyscy na tym zyskamy. Dlatego będę bardzo wdzięczny za publikowanie tego wideo wszędzie, gdzie się da. Czy to na demotywatorach, Facebookach, wykopach, gdziekolwiek. Zachęcam też do zasubskrybowania tego kanału, do polubienia mojej strony na Facebooku, bo dzięki temu dajesz mi znać, że to co robię jest wartościowe i mam do tego jeszcze większą motywację. To jest taka nagroda dla mnie, takie wzmocnienie i będę Ci za to bardzo wdzięczny. A na teraz to już wszystko, co mam Ci do powiedzenia. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Marchel.